pięciu tygodniach kończymy nasze hokejowe lato. Podsumowując ostatnie pięć tygodni, muszę na pewno przyznać, że był to okres bardzo pracowity. Jestem zadowolony z efektów, jakie wniosła zmiana naszej bazy noclegowej. Mogę śmiało powiedzieć, że na ten moment nie ma lepszego rozwiązania w Polsce, jeśli chodzi o wygodę i komfort treningowy dla młodych hokeistów, niż to, które wybraliśmy w tym roku. Wdrożone przez nas rzeczy takie jak nowa formuła treningu off-ice, treningi taktyczne, warsztaty tematyczne oraz program treningu mentalnego zdał egzamin i pomogły jeszcze lepiej wykorzystać czas kawy. Układając program na kampę w tym roku, skupiłyśmy się głównie na budowaniu marzenia, czyli zwizualizowaniu go sobie, pomocy zawodnikom w tym, żeby wiedzieli, o czym marzą i jaką drogę muszą do tego pokonać. Ale też rozmawiałyśmy bardzo dużo z zawodnikami o tym, jak radzić sobie z problemami, z trudnymi sytuacjami na lodzie, jak radzić sobie zaprzyjaźniać się z błędami i jak duży one mogą mieć wpływ na ich rozwój jako zawodników. Chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom za setki litrów potu wylanych na treningach, wszystkim rodzicom za to, że po raz kolejny nam zaufaliście oraz naszej kadrze trenerskiej, która budowana od lat stała się świetnym kolektywem. Każda osoba, która z nami współpracuje, wkłada ogromne serce w to, co robi. Bardzo to doceniam i dziękuję. Dziękuję również wszystkim gościom specjalnym, którzy odwiedzili nas tutaj w Toruniu. Bardzo cieszymy się, że jesteście z nami. Zamykamy kampy letnie i rozpoczynamy przygotowania akcji związanych z naszymi selektami. Przed nami wylot do Kanady oraz udział w kilku bardzo mocno obsadzonych turniejach drużyn Zientala Stars. Wakacje z kijem hokejowym 2022 uważam za zakończone. Do zobaczenia, pozdrawiam.